najliczniejsze. I teraz jeśli chodzi o NIK. Jeśli chodzi o NIK, to było, była kontrola, przepraszam, zachowanie i zwiększanie terenów zielonych w miastach. Tą kontrolą było objętych 6 komórek organizacyjnych miasta. W zakresie było uwzględnianie terenów zielonych w dokumentach i planistycznych, i dokumentach strategicznych, i zarządzanie terenami zielonymi, i w postępowaniach administracyjnych uwzględnianie kwestii tych ochrony zieleni, no i oczywiście utrzymanie terenów zielonych. Ocena była opisowa z pewnymi nieprawidłowościami i takie główne nieprawidłowości to dotyczyły nieprzystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla niektórych obszarów publicznych, nieuwzględniania w projektach uchwał dotyczących nieruchomości. NIK uważa, że powinny być opisywane funkcje przyrodnicze tych nieruchomości. I też uwagi były do decyzji WZ, czyli decyzji o warunkach zabudowy. Przy czym od razu powiem, że tych decyzji o warunkach zabudowy jest bardzo dużo. Do próby zostało wziętych chyba 30 czy 31. I tam właściwie na tych 3, czyli niewielki procent, niewielki odsetek. Ponieważ ta ocena była opisowa, bardzo obszerna i właściwie taka niejednoznaczna w odczycie, bo w pierwszym zdaniu się mówiło, że nie w pełni organizuje, a potem 3 punkty, że nie w pełni dobrze realizuje Urząd Miasta te zadania z zakresu ochrony terenów zielonych, a później 3 kolejne punkty, zagadnienia takie duże, które kontrolują, pozytywnie oceniono. I myśmy składali urząd zastrzeżenia do tego wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżenia zostały w części uwzględnione. Czyli komisja rozstrzygająca Najwyższej Izby Kontroli w części uwzględniła, jest uchwała już na ten temat, czekamy na ostateczną treść wystąpienia pokontrolnego, które zostanie skorygowane.